Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Pewien wielosian ma 6 krawędzi. Liczba jego ścian jest równa. No tutaj niestety w tym zadaniu musimy wpaść na pomysł, o jaki wielościan chodzi. Chodzi tutaj o na przykład taką figurę, która ma, powiedzmy, trójkąt, a może troszkę inaczej to narysuję, żeby było lepiej widać, narysuję to w ten sposób. Chodzi o figurę, która ma trójkąt w podstawie i tutaj ma wierzchołek w ten sposób. O taką figurę chodzi. Czym jest ta figura? Ta figura jest oczywiście ostrosłupem, który ma w podstawie trójkąt. I zobaczmy, ile ona ma ścian. No, na pewno jedną ścianą jest podstawa, czyli tutaj jest jedna ściana. Druga ściana to jest tutaj ta taka ściana z prawej strony, to jest nasza druga ściana. Trzecią ścianą jest ta ściana tutaj po lewej, a czwarta ściana jest tam z tyłu. Jest tam z tyłu. No i zobaczysz, faktycznie ta figura ma 6 krawędzi. Raz, dwa, trzy krawędzie boczne i trzy krawędzie w podstawie. Czyli w sumie jest 6 krawędzi, no i ścian wszystkich mamy 4 ściany. Czyli odpowiedź, liczba jego ścian jest równa 4 ściany, odpowiedź A.